Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny felieton. Rok 2023. Na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej, jako jednego z swoich patronów, zyskał postać generałowej Jadwigi Zamoyskiej z Działyńskich, żony generała Władysława Zamoyskiego, związanej z Wielkopolską, z Kórnikiem, twórczyni Szkoły Domowej Pracy Kobiet, instytucji edukacyjnej powstałej w latach 80. XIX wieku zgodnie z nazwą dedykowanej młodzieży żeńskiej, która łączyła takie nowoczesne kurikulum, program pedagogiczny z osadzeniem tej edukacji, w bardzo mocnym osadzeniem w etosie chrześcijańskim. Tej postaci i działalności tej osoby jest poświęcona książka Katarzyny Czachowskiej, wydana staraniem Fundacji Zakłady Kurnickie. To już jest kolejna edycja książki, teraz już poszerzonej i uzupełnionej, wydanej także w związku z tą decyzją Parlamentu Rzeczypospolitej, aby rok ten obecny, 2023, był poświęcony w sposób szczególny przypomnieniu osoby i dzieła życia generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Ta osoba i działalność generałowej była w jakimś sensie kontynuacją zarówno działalności kręgu, z którym rodzinnego, i kręgu generalnie też w sensie społecznym, z którym była związana w całym XIX wieku, ale także była, można powiedzieć, bardzo mocno osadzona w tym etosie wielkopolskim, gdzie rzeczywiście wartość edukacji, wartość podnoszenia nie tylko wiedzy fachowej, ale też pewnej świadomości i poziomu moralnego uczniów i uczennic, była traktowana jako dwie strony jednego medalu. Warto także wspomnieć o takim szerszym kontekście, w którym ta działalność edukacyjna, działalność pedagogiczna generałowej Jadwigi Zamoyskiej odbywała się, bo mówimy o przełomie XIX-XX wieku. I tutaj ta rzeczywistość była naznaczona dwoma procesami, zjawiskami, które rzeczywiście także mocno oddziaływały na tą działalność pedagogiczną w ogóle. Bo z jednej strony to jest nacisk władzy zaborczej, skoro mowa o Wielkopolsce, to przede wszystkim nacisk germanizacyjny. No a z drugiej strony, jak popatrzymy też na szerszy kontekst europejski, to jest taki no, szalejący wtedy laicyzm. Przełom XIX-XX wieku to jest apogeum różnych kulturkampfów, antykatolickich wojen o kulturę, czyli różnych etapów czy różnych sposobów narzucania odgórnie ideologii laicystycznej. To widzimy krótko po 1871 roku, czyli krótko po utworzeniu Rzeszy Niemieckiej w Niemczech, zwłaszcza w Prusach bismarckowskich, ale po ogłoszeniu Republiki, III Republiki Francuskiej w 1875 roku mamy do czynienia z podobnym fenomenem, czyli z kampanią właśnie takiego agresywnego laicyzowania rzeczywistości społecznej także we Francji. Potem ten proces dochodzi także do krajów Półwyspu Pirenejskiego. W 1910 roku dochodzi do obalenia monarchii w Portugalii, następują rządy republikańskie, które także odwołują się do tego agresywnego programu laicyzmu, który jest ujęty w tym haśle tak zwanego rozdziału kościoła od państwa. To jest epoka, w której różni kulturkampferzy, różni autorzy tych wojen kulturowych, czy to w Prusach
czy we Francji, czy też w Portugalii, oni jako swoje pierwsze podstawowe zadanie i taki obiekt ataku traktują dążenie do laicyzowania przede wszystkim rzeczywistości edukacyjnej. Pierwsza rzecz to wypchnąć Kościół ze szkoły. Tak robił Bismarck, tak robiła masoneria francuska w okresie III Republiki Francuskiej i potem wolnomularstwo w Portugalii po 1910 roku. No, z jednej strony słusznie domniemując, że tutaj rozstrzyga się przyszłość. To znaczy, gdy chodzi o rząd dusz i rząd nad umysłami młodego pokolenia, a z drugiej strony, no, to oczywiście było bardzo destrukcyjne dla w ogóle rzeczywistości pedagogicznej, no bo z jednej strony narzucano model edukacji laickiej, opracowywano oczywiście od początku nowe podręczniki, a z drugiej strony przecież ta młodzież jeszcze wtedy, w tamtej rzeczywistości, w swoich rodzinach, w swoich domach rodzinnych odbierała zupełnie inną pedagogię, pedagogikę. I ta taka swego rodzaju schizofrenia oczywiście między szkołą a domem rodziny, gdy chodzi o działalność edukacyjną, na pewno destrukcyjnie wpływała na to pokolenie, które potem będzie no, w jakimś sensie kontynuowało ten, czy będzie też bezwolnie przyglądać się tym różnym aspektom narzucanej rewolucji laicyzmu. No i ten nasz narodowy kontekst. Jak popatrzymy na tą rzeczywistość, która miała miejsce w zaborze pruskim na przełomie XIX-XX wieku, no to mamy do czynienia z jednej strony właśnie z naciskiem germanizacyjnym, nasilającym się. Im bliżej I wojny światowej, tym ten nacisk, można powiedzieć, jest coraz większy, czego dowodem są tak zwane ustawy kagańcowe, czy też ustawa o przymusowym wywłaszczaniu polskiej własności z 1907-1908 roku. A z drugiej strony no, mamy wyjątkowe upośledzenie w sensie pewnej struktury edukacyjnej tych ziem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli Wielkopolski, pod kątem obecności instytucji edukacyjnych, jeżeli porównamy właśnie ten obszar z innymi, nawet wschodnimi prowincjami państwa Hohenzollernów, to zwłaszcza było dostrzegalne na poziomie szkoły średniej, to znaczy gimnazjalnej, gdzie rzeczywiście ta sieć gimnazjów wtedy pod koniec XIX wieku w Wielkopolsce była znacznie uboższa niż na przykład na Śląsku, na Pomorzu czy w Brandenburgii, a więc w tych prowincjach bezpośrednio graniczących z Wielkopolską, a dodajmy, że przecież to właśnie ukończenie gimnazjum, matura była przepustką do dalszych studiów uniwersyteckich. Tak naprawdę chodziło władzom pruskim o to, żeby narzucić Polakom w ten sposób pewne ubóstwo intelektualne, czego dowodem takiej polityki było systematyczne odmawianie przez władze pruskie przez cały okres rządów Berlina nad naszymi ziemiami prawa do ustanowienia na tych ziemiach uniwersytetu. Nawet niemieckiego uniwersytetu władze pruskie tutaj nie chciały. Jak popatrzymy na ziemię podzielonej Rzeczypospolitej na przełomie XIX-XX wieku, to zabór pruski był jedyną częścią Rzeczypospolitej, gdzie nie było wyższej uczelni, gdzie nie było uniwersytetu. I to, co ciekawe, odbywało się pod rządami państwa, które no, stwarzało sobie markę, taki imidż państwa edukującego, Deutsches Kulturvolk, niemiecki naród kultury, który rzekomo tak miał dbać o edukację, no ale nie wszędzie równomiernie, na pewno nie na ziemiach Polski, które w wyniku rozbiorów dostały się pod władzę Berlina. Działalność generałowej Jadwigi Zamoyskiej, Szkoła Domowej Pracy Kobiet, która zgodnie z założeniami programowymi miała integrować pracę fizyczną, umysłową i duchową, to była najlepsza odpowiedź polskiego społeczeństwa na te dwa niszczące polski kod kulturowy zjawiska. Laicyzm i germanizacja. Dziękuję za uwagę.